Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Akademii Margo. W jednym z poprzednich odcinków prezentowaliśmy Wam narzędzia do montażu łożysk na zimno. Dzisiaj chcielibyśmy pójść o krok dalej i zaprezentować Wam sposób montażu za pomocą nagrzewnicy indukcyjnej. Jest z nami dzisiaj Artur, który zaprezentuje takie urządzenie. Cześć Artur. Cześć Bartek. Tak, dzisiaj mam nagrzewnicę indukcyjną szwajcarskiego producenta firmy Simatec, której firma Margo jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem w Polsce. Pewność oryginalnych produktów i wsparcie pozakupowe to jest to, co oferujemy jako wartość dodana. Natomiast jeśli chodzi o nagrzewanie indukcyjne, przede wszystkim jest to najbardziej bezpieczna metoda, jeśli chodzi o montaż łożysk na ciepło. Mamy pewność, że łożysko jest nagrzewane równomiernie, mamy kontrolę nad temperaturą, a przy okazji nagrzewnica jest chłodna, także bezpieczeństwo pracy jest także na wysokim poziomie. Ale wiesz co? Nagrzewnice, które się zazwyczaj spotyka na warsztatach, posiadają zwory. Tutaj tych zwór nie ma, jest natomiast płaszczyzna jakby stopniowana. Czy to jest adekwatne do takich zwór? No tak, głównie nagrzewnice indukcyjne kojarzą się ze zworami, natomiast w tym przypadku producent zdecydował się na zastosowanie właśnie takiej powierzchni stożkowej, dzięki czemu udało się osiągnąć małe wymiary nagrzewnicy w połączeniu z małą wagą. Waży tylko 3,5 kg. Do tego dodaj sobie parametry obsługiwanych łożysk. To jest średnica wewnętrzna od 20 mm i średnica zewnętrzna do 160 mm. I okazuje się, że tak naprawdę takie małe urządzenie może pokryć 95% łożysk używanych w danym warsztacie. A jak wygląda sam proces nagrzewania? Bardzo prosty. Kładziemy łożysko na powierzchnię stożkową. Czujnik temperatury oczywiście na pierścieniu wewnętrznym musi być przymontowany. Włączamy, ustawiamy moc, ustawiamy temperaturę. Zazwyczaj jest to temperatura 110 stopni. Jest to taka najbardziej optymalna temperatura do nagrzewania. I klikamy start. Czekamy parę minut, wszystko. Mam pytanie, czy trzeba stać pilnować tej temperatury? Oczywiście możesz, ale nie musisz. Jeżeli w danym momencie masz coś powiedzmy pilniejszego do zrobienia, nagrzewnica o skończonym procesie nagrzewania poinformuje Cię sygnałem dźwiękowym. A co więcej, nie ma ryzyka, że łożysko i się przegrzeje i ostygnie, ponieważ posiada taki system podtrzymywania temperatury, mianowicie czeka, aż łożysko ostygnie o 10 stopni i później podgrzewa je ponownie. A mam jeszcze pytanie, jeżeli to jest nagrzewnica indukcyjna, to co z namagnesowaniem łożyska? Tak, łożyska podczas nagrzewania indukcyjnego magnesują się, natomiast nagrzewnica posiada system automatycznej demagnetyzacji, który następuje zawsze pod koniec każdego procesu grzania. Czy istnieje możliwość przetestowania takiej nagrzewnicy bezpośrednio u klienta? Jak najbardziej jest taka możliwość. Nagrzewnica jest lekka, bardzo małych rozmiarów, więc możemy przyjechać do klienta, zaprezentować jak działa i bez problemu przenieść się z punktu A do punktu B. Dziękuję Ci Artur za prezentację. Wam również dziękuję za oglądanie tego odcinka i zachęcam Was do kontaktu z naszymi doradcami techniczno-handlowymi.